ideą, która stoi za inicjatywą mobilności pracy, jest to, że chce połączyć wszystkie środowiska, na których delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług jest ważne, a które ze sobą wcześniej nie rozmawiały. Mam tutaj na myśli przedsiębiorców, pracowników nauki, administrację. Przecież to jest w naszym interesie, żeby z jednej strony polska gospodarka się rozwijała, co jest ważne, żeby firmy też polskie się rozwijały, ale też, żeby pracownicy byli bezpieczni, bo wbrew tej łatce, którą się często Polsce czy polskim przedsiębiorcom przykłada, w niczyim interesie nie jest, żeby ten pracownik był wyzyskiwany, czy żeby musiał wjeżdżać do pracy na czarno. I my właśnie chcemy w inicjatywie dojść do sedna problemów. Dlaczego niektórzy pracownicy jadą na czarno? Dlaczego padają ofiarą nieuczciwych pracodawców? I jak zrobić, żeby rozwiązać problem, który jest w tym zakresie? Inicjatywie udało się przez 3 ostatnie lata działalności stworzyć, zupełnie właściwie zmienić sposób myślenia o delegowaniu pracowników. Po pierwsze, wiemy już, że delegowanie pracowników, a raczej świadczenie usług, do którego niezbędny jest mechanizm delegowania pracowników, jest chyba najcenniejszą polską przewagą konkurencyjną na rynku europejskim. Wcześniej myśmy nic o tym nie wiedzieli, nikt tego nie badał. Wydawało się, że to jest coś, co jest tymczasowe, co jest spowodowane niskimi kosztami pracy. A teraz wiemy, że to już jest nieprawda. Więc uważamy, że problemy rozwiązuje się po pierwsze przez edukację, zarówno polskiego społeczeństwa poprzez promowanie faktów i walkę ze stereotypami. A te stereotypy często są zupełnie oderwane od rzeczywistości i wpływają na nasz pogląd. Przecież delegowanie to jest najbardziej legalna i najbezpieczniejsza możliwość wyjazdu polskich pracowników za granicę, gdzie zarobią często 3-4 razy tyle, co w Polsce. Dla przedsiębiorców to jest jedyna szansa, żeby znaleźć niszę na globalizującym się rynku, gdzie praktycznie dominują wielkie międzynarodowe przedsiębiorstwa i polskie firmy tą lukę wykorzystują. W inicjatywie wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym przeprowadziliśmy badania, które pokazały, że wynagrodzenia polskich pracowników delegowanych, wysyłanych przez polskie firmy, są znacznie wyższe od minimalnych stawek płac, które obowiązują nawet w najbogatszych państwach europejskich, takich jak Belgia czy Francja. W inicjatywie mobilności pracy dla naszych członków organizujemy co 2 miesiące tak zwane pracownie legalnego delegowania. Organizujemy je wspólnie z Uniwersytetem Ekonomicznym. Ich celem jest wymiana wiedzy pomiędzy przedsiębiorcami. Bardzo często gościmy na nich gościnnych prawników, ekspertów, profesorów, którzy umożliwiają przedsiębiorcom lepsze znalezienie się w przepisach, których tak naprawdę chyba nikt nie rozumie.